Masa zmian i nowości, koniec ekskluzywnych przedmiotów, powrót Travisa Scotta, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do całkiem sporej ilości nowości i zmian. Zaczynając od najrzadszego kill-offu w Fortnite'cie, a mowa tutaj o kill-offie Blades of Champions. Jak się okazuje, no to jest to nowy kill-off dla zwycięzców FNCS-ów, co oznacza, że maksymalnie w jednym momencie mogą go dosłownie posiadać nieliczni. No i właśnie takimi posiadaczami staną się już niedługo Poyo, jak i przy okazji Peterbot, ponieważ to oni jako ostatni zwyciężyli FNCS-y. Jak się też okazuje, no to kill-off będzie miał dodatkowy właśnie styl, a najdokładniej będzie on mógł być tak zwanym podwójnym właśnie kill-offem. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa, ale no tak czy siak Fortnite zapewne w przeciągu parunastu miesięcy po prostu da go do Fortnite'owego sklepu. Tak jak było właśnie z ostatnim kill-offem FNCS. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy naprawdę ciekawe nowości, jeśli chodzi o tryb reaktywacji. Jak się okazuje, no to w trybie reaktywacji między innymi powróciły takie rzeczy jak ładowana strzelba kitka, przy okazji jego granatnik, następnie minigun Brutusa, jak i również właśnie ten specjalny karabin od kitka i mamy również oczywiście grappler podniebnej. Także oczywiście są to mityczne przedmioty, co oznacza, że żeby je znaleźć, no to generalnie macie na to naprawdę bardzo mały procent szans, ale tak czy siak warto tutaj o tym wspomnieć. Tak samo również, moi drodzy, w ten oto sposób prezentuje się mapa z nadchodzącego trybu w rozdziale 6, czyli oczywiście z permanentnego trybu OG. Jest to mapa pierwszego sezonu w rozdziale pierwszym Fortnite'a, dlatego nie ma tutaj jeszcze chociażby takich miejscówek jak na przykład wykrzywione wieże. No i właśnie w ten oto sposób będzie się ta mapa prezentowała wraz z wejściem tego trybu, czyli dla przypomnienia będzie to 6 grudnia. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy dość ciekawą zmianę, ponieważ wiemy, że już właśnie w tygodniu czwartym po prostu powróci do nas tak zwany Cutty Corner, czyli miejscówka, na której między innymi możemy znaleźć kitka, no i kitek ma również właśnie powrócić. Generalnie no to będzie to już 21 listopada, no i oczywiście kitek po eliminacji będzie nam dawał jego strzelbę ładowaną, jak i również jego granatnik. Także tak to się prezentuje. Jeżeli jesteśmy już właśnie też przy temacie nieco OG, no to moi drodzy, jak się okazuje, tak będzie prezentowało się lobby właśnie w nowym OG trybie. Także naprawdę całkiem spoko sprawa. Oczywiście no cały ten tryb wchodzi w rozdziale 6. No i generalnie no to rozdział 6 zaczyna się około 2 grudnia, no i dosłownie parę dni później będziemy mieli już ten OG tryb. Także to akurat myślę, że jest mega spoko sprawa. Natomiast coś, co akurat nie jest do końca spoko, to właśnie koniec ekskluzywnych przedmiotów. Jak się, moi drodzy, okazuje, no to Fortnite najprawdopodobniej chce już, że tak powiem, zakończyć ekskluzywność większości itemków. I chociażby nowy skin, który nadchodzi na właśnie PlayStation 5, jak się okazuje, no to ekskluzywny do końca nie będzie. Ponieważ mimo tego, że żeby właśnie tego skina zdobyć, musicie kupić nowe PlayStation 5 Pro, no i generalnie musicie wydać całkiem sporo właśnie pieniędzy, no to ten skin jest podpisany, że ma wrócić w późniejszym właśnie terminie do sklepu. Przy okazji, moi drodzy, no to właśnie tak zwane itemki z wyzwań będą generalnie wliczane do tak zwanych locker bundli, czyli do po prostu na przykład zestawu z czyjejś szafki. No i oczywiście wiemy, że też przyszłe karnety bojowe będą później, że tak powiem, po raz kolejny sprzedawane w Fortnite'owym sklepie, no i Fortnite też bardzo często teraz przywraca jakieś starsze starter paki, no i przy okazji też właśnie przedmioty z FNCS-ów, co oznacza, że najprawdopodobniej teraz w większości tych ekskluzywnych rzeczy po prostu już ekskluzywne nie będzie. Także no, miejmy nadzieję, że takie rzeczy jak na przykład Galaxy czy jakieś inne rzeczy po prostu nie popowracają, bo według mnie będzie to troszeczkę nieciekawe. Ale cóż, czas pokaże, co Fortnite właśnie z tym zrobi, a my, moi drodzy, teraz przechodzimy do bardzo ciekawego tematu, czyli do końcowego wydarzenia obecnego sezonu. Jak się okazuje, no to pod koniec obecnego sezonu event, który wprowadzi nas do rozdziału 6, będzie chociażby zawierał w sobie Juice WRLDa, jak i przy okazji innych artystów, którzy właśnie będą podczas tego koncertu, czyli najprawdopodobniej gwiazdy tego sezonu, takich jak na przykład Snoop Dogg czy też Eminem. Mamy przy okazji, moi drodzy, pierwsze spojrzenie na nadchodzący content z Fortnite'a i też właśnie pierwsze spojrzenie na właśnie rozdział 6 i Fortnite OG. Także bardzo ciekawa sprawa. Lecz my teraz przechodzimy do głównego tematu tego filmu, czyli do tematu
tematu Travisa Scotta. Nie ma co się oszukiwać, że od dłuższego czasu temat Travisa nieco ucichł, natomiast wraz z tym sezonem po raz kolejny powrócił. Ponieważ jest to spowodowane tym, że obecny sezon, czyli rozdział drugi Remix, jest w naprawdę dużej mierze powiązany z raperami. No i chociażby właśnie raperem też jest Travis Scott, także nie ma co się dziwić, że jego temat po raz kolejny powrócił i Fortnite w tym sezonie, jak się okazuje, daje nam naprawdę wiele takich zapowiedzi tego, że Travis rzeczywiście może powrócić. No i chociażby, moi drodzy, na samym początku mamy właśnie coś, co dzieje się na miejscówce Ice Spice, ponieważ gra tam właśnie pewna piosenka. I właśnie w tej piosence jest również wers Travisa Scotta. Jest on tam w pełni dostępny i możecie sobie tego nawet posłuchać właśnie na miejscówce Ice Spice. Jak i przy okazji w Fortnite'owym sklepie też pojawił się Travis, tylko że nie tak dosłownie, ponieważ pojawił on się w ścieżce jamowej. No i właśnie w sklepie zawitała ścieżka jamowa od Ice Spice z piosenką o szy. No i jak się okazuje, no to na tak zwanym ficie jest tam Travis Scott. Co oznacza, że Travis jak najbardziej może wejść do Fortnite'a. Jeżeli pojawia się on właśnie na jakichś ścieżkach jamowych, to jak najbardziej oznacza to to, że nie jest on właśnie z gry zbanowany, a jego powrót jak najbardziej nadal jest możliwy. Oczywiście dla przypomnienia, no to Tim Sweeney już naprawdę spory czas temu napisał, że Travis oczywiście jest w grze, że mile widziany. No i że on nie zajmuje się właśnie rotacją sklepów, ani niczym właśnie takim. No i że dla niego tak naprawdę może się to wydarzyć z dnia na dzień. No i moi drodzy, muszę was nieco zmartwić, ponieważ Travis najprawdopodobniej, jak już miałby się rzeczywiście pojawić, to nie jakoś w najbliższym czasie, ponieważ Fortnite obecnie wydaje właśnie artystów. Czyli na przykład Ice Spice i wiadomo, że ci chcą, żeby po prostu jak najwięcej ludzi tą Ice Spice kupiło. No i moi drodzy, Travis po prostu musiałby się tam nadzwyczajnie w świecie jakoś wcisnąć, ewentualnie no mógłby być on dodany pod właśnie koniec sezonu. Także w ten oto sposób się to prezentuje. Dużo osób też się zastanawia, czy jak Travis Scott w ogóle powróci, to czy dostanie on jakiś dodatkowy styl. No nie wiadomo, ponieważ tak na razie no to mamy tylko i wyłącznie taki styl, który był właśnie kiedyś konceptem i finalnie nic z tego nie wyszło. I też taka dodatkowa informacja, że ostatnio Travis właśnie ogłaszał chociażby właśnie, z tego co wiem, to chyba swój nowy album albo swoją nową nutę w Las Vegas, na tak zwanym sferze, czyli takiej wielkiej kulce, gdzie można wyświetlać jakieś rzeczy. No i chociażby jak na przykład takie ogłoszenie robił Venom, no to właśnie parę dni później rzeczywiście ten Eddie Brock powrócił do sklepu, czy też na przykład jak takie ogłoszenie robił ktoś inny, to parę dni później rzeczywiście też właśnie ta postać się w grze pojawiała. Także kto wie, możliwe, że jest to właśnie kolejna zapowiedź, że rzeczywiście Travis już niedługo w tym sklepie może zawitać. No rzeczywiście podpowiedzi jest jak najbardziej sporo, tak samo właśnie tych argumentów, że no Travis może wrócić, no bo nawet Tim Sweeney nam potwierdził, że Travis może wrócić, no i przy okazji też, że Travis jest nadal zaktualizowany. I dosłownie może się to wydarzyć z dnia na dzień, także tak to się prezentuje. Ja oczywiście o wszystkim będę was informował, więc subujcie kanał z dzwonkiem. Tak samo, jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jak będziecie coś kupowali w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOD. No i oczywiście, jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać raper. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i generalnie, moi drodzy, no to jak Travis się pojawi, to myślę, że parę osób będzie go mogło zgarnąć za darmo, także no to taka informacja tylko dla was, a ja się z wami żegnam, miłego dnia bądź też wieczoru, ja byłem Hexo, cześć!